Hejka, witaj na moim kanale. Dziś pokażę, jak zrobić gniazdka. Można je również znaleźć pod nazwą pączki hiszpańskie albo wiedeńskie. Oczywiście wersja bezglutenowa. To musi być pyszne. Do wykonania gniazdek potrzebujemy 180 ml wody, 50 g masła, 80 g mąki ryżowej, 50 g mąki ziemniaczanej, 3 jajka, szczyptę soli oraz olej lub smalec do smażenia. Przygotowałam sobie również rękaw cukierniczy z końcówką gwiazdką oraz 12 takich kwadratów 10 na 10 cm wyciętych z papieru do pieczenia. I w pierwszej kolejności do garnka wkładam masło i wlewam wodę. Podgrzewam masło z wodą do zagotowania. W międzyczasie mieszam mąki ze sobą. Gdy woda z masłem się gotują, wyłączam kuchenkę. Dodatkowo ściągam garnek z palnika i dodaję mąki. Mieszam intensywnie, aż mąki z wodą i masłem stworzą kluskę. Wstawiam z powrotem garnek na kuchenkę i podgrzewam ciasto ciągle mieszając. W ten sposób przez jakieś 3-4 minuty mieszam ciasto na niezbyt wysokiej mocy kuchenki. Ciasto będzie bardziej zwarte i zrobi się nieco takie jakby szkliste, a na dnie garnka zauważymy taki biały nalot. Po około 3 minutach takiego parzenia odstawiamy na chwilę ciasto w chłodne miejsce, by nieco przestygło. Nie może być gorące, ale nie może też być zupełnie zimne. Ma być na tyle ciepłe, by jajka nam się w nim nie sparzyły. Przestudzone, ale jeszcze ciepłe ciasto przekładam do misy miksera. Dodaję szczyptę soli. Wbijam jedno jajko. I miksuję do momentu, aż masa wchłonie całkowicie jajko. Nie wolno dodawać wszystkich jaj jednocześnie. Widać, że jajko wkręciło się w ciasto. Mogę dodawać kolejne. I na tym etapie po dodaniu drugiego jajka wstawiam na kuchenkę rondel z tłuszczem do głębokiego smażenia i zaczynam go podgrzewać. Ja smażę na oleju rzepakowym. I wracam do ciasta, po całkowitym wchłonięciu się jajka dodaję już ostatnie, trzecie jajo. Teraz miksuję masę jeszcze przez kilka minut, aż będzie gładka, jednolita i wszystkie grudki będą rozbite. Od momentu wchłonięcia się ostatniego jajka miksujemy jeszcze przez jakieś 3-4 minuty. Ok, tak wygląda gotowe ciasto, jest gładkie i jasne. Przekładam teraz całe ciasto do przygotowanego wcześniej rękawa. Ok, ciasto na moment odstawiam, a biorę jeden kwadrat papieru. Można sobie czymś go obciążyć i smaruję go odrobiną oleju rzepakowego. Sprawdzam, czy olej jest już dosyć gorący. Można zanurzyć w nim jakiś drewniany patyczek czy łyżkę drewnianą i zobaczyć, czy widać dookoła bąble. Albo wyskrobać jeszcze z miski odrobinę ciasta, wrzucić i sprawdzić, czy się smaży. Jest ok, usuwam ten kawałek ciasta. I teraz na papier wyciskam ciasto w kształt kółka, gniazdka. Wyciskam taką podwójną warstwę ciasta.
Wkładam pierwsze gniazdko na tłuszcz ciastem do dołu, papierem do góry. Pierwsze gniazdko się smaży, a ja przygotowuję kolejne. Po chwili smażenia ściągam papier. I dodaję drugie gniazdko. Robię to samo, czyli usuwam papier, smażę ciastka na złoty kolor, przekładam gniazdka na drugą stronę i wykładam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Gdy tłuszcz już jest dobrze rozgrzany, można smażyć po dwa gniazdka jednocześnie, bo idzie to naprawdę szybko. Wkładam jedno i praktycznie po chwili można ściągać papier i zaraz drugie. Czekam kilkanaście sekund. Ściągam papier i smażę przez 2 minuty z pierwszej strony i około 40-50 sekund z drugiej strony. Wystudzone gniazdka posypuję solidną warstwą cukru pudru. Są delikatne, leciutkie, miękkie, po prostu pyszne. Gdyby wyciskać to ciasto bezpośrednio z rękawa na tłuszcz w kształt takich prostych patyczków, otrzymamy tak zwane churrosy, przysmak hiszpański. Podaje się je z cukrem pudrem lub polane płynną czekoladą. Serdecznie polecam spróbować, bo naprawdę warto przekonać się samemu o ich walorach. Można dodać odrobinę domowej marmolady czy dżemu i zajadać. Jeśli mój filmik Ci się spodobał, zostaw lajka, subskrypcję na moim kanale, napisz komentarz i do zobaczenia w kolejnym wideo przepisie. Pa, pa!